Witam wszystkich naukowców, badaczy i poszukiwaczy. Tu Krzysztof Jaros i... Janusz Kołodziejczyk, również poszukiwacz. Też. Witamy, witamy. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać troszeczkę o termografii, termowizji. Ostatnio kilka tygodni temu w moje ręce wpadła kamerka do kręcenia filmów, robienia zdjęć termicznych, cieplnych. I zrodził się pomysł, żeby zrobić z tego jakieś badania, poszukiwania. Czy to będą badania stricte naukowe, trudno powiedzieć, natomiast można powiedzieć, że będą to badania powtarzalne i będą to badania z bardzo dobrą prezencją wizualną, czyli będą się prezentowały całkiem fajnie, kiedy rzucić na nie oko. Tak, barwy rzeczywiście są takie zajmujące, ale te barwy, one mają za zadanie pokazać nam temperaturę, która jest na powierzchni ciała. Przepraszam, mój nos tu nie wchodzi w rachubę. Dlaczego tym się postanowiliśmy zająć? Można używać kamery termowizyjnej do wizualizacji, do pokazywania bardzo różnych rzeczy. Ja od ponad 30 lat zajmuję się akupunkturą. Było mi dane na samym początku pojąć w zasadzie tylko i wyłącznie akupunkturę, zasady akupunktury usznej. Zajmowałem się nią ponad 2 lata. Byłem pracownikiem Stołecznego Centrum Akupunktury. Kiedyś z profesorem Garnuszewskim, jako jego asystent, niosąc za nim teczkę, trafiłem do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie pan profesor miał wykład na temat stosowania akupunktury. Wszyscy byli zachwyceni. Przedstawiciele różnych klinik pytali, czy można stosować akupunkturę w kardiologii. Można. Czy w pediatrii można. Czy w urologii można. No już po prostu wszyscy już uzyskali twierdzącą odpowiedź. Byli zadowoleni. I nagle starszy pan profesor podniósł rękę i mówił, panie profesorze, do pana profesora Garnuszewskiego, Zbigniewa zresztą, tak pan twierdzi, że wszędzie można zastosować tą akupunkturę, ale czy to aby nie jest sugestia? Wszyscy zamarli. Profesor popatrzył na mnie, a na niego. No, jaka może być odpowiedź na takie pytanie? No, przedstawienie badań, które by w sposób taki prosty uzmysłowiły pytającemu, że to, o co pyta, jest trywialne. Postanowiłem wtedy, że jeżeli mi będzie dane, że coś takiego wymyślę, co pozwoli obronić się przed takimi pytaniami. I tak też się stało. Poprzez swoje kontakty dotarłem do Wojskowej Akademii Technicznej w 1984 roku. Skupiłem wokół siebie kilka osób, między innymi pracowników Zakładu Fizyki Chemicznej tej uczelni. Oni robili ciekłe kryształy cholesteryczne. Wtedy prawie nikt o nich nie słyszał. Dzisiaj już mamy erę ciekłych kryształów za sobą. Te telewizory już odeszły w przeszłość. Mamy LEDy i inne. Wtedy natomiast stoimy przy drodze, stąd też huki takie. I okazało się, że wkłucie igły bądź inna stymulacja, ucisk, świecenie laserem na małżowinę uszną powoduje zmiany w częściach ciała bądź w narządach wewnętrznych takie, których się oczekuje. Czyli jeżeli jest na przykład stan po urazie kończyny nogi, skręcona noga w stawie skokowym z obrzękiem dużym, wkłucie igły likwiduje taki obrzęk bardzo krótko, w przeciągu kilkunastu minut. Do zastanowienia się tym, którzy są fizjoterapeutami albo lekarzami sportowców. Te badania zostały przeprowadzone w 1984 roku. Były to pierwsze badania w Polsce tego rodzaju nad akupunkturą i również na świecie. Po 30 latach od szacownych badań pana doktora Kołodziejczyka przyszedłem sobie ja z kamerką, małym takim dzyndzelkiem wtykanym w telefon. No i postanowiliśmy sprawdzić, czy w ogóle tego typu urządzenie nadaje się do prowadzenia eksperymentów tego rodzaju, czy można te badania odtwarzać i w jakim stopniu i w jakim zakresie.
I okazuje się, że można. Zrobiliśmy prosty eksperyment, który by weryfikował aparaturę jako narzędzie badawcze, bo też z tego, co widziałem na internecie, nikt tego nie robił. Wszyscy zachwalają, że można kupić kamerę termiczną i badać sobie wycieki temperatury w mieszkaniach, kiedy przychodzi zima, natomiast nigdzie nie znalazłem czegoś, co by było wyjątkowe i poruszające, jeżeli chodzi o biometrię, o badania biomedyczne, o właśnie takie eksperymenty, które w sposób wizualny, namacalny pokazywałyby, że coś fajnego jest na rzeczy. Więc po 30 latach przyszedłem z tym małym dzyndzelkiem do pana doktora i mówię do niego, zróbmy mały eksperyment, zobaczmy, czy da się z tego zrobić badania. I moje zdumienie jest takie, że wtedy, 30 lat temu, dokumentowaliśmy to wyniki na slajdach, robiliśmy slajdy. Dzisiaj wszystko mamy w jednym miejscu i nie tylko samo narzędzie, jakim jest kamera, ale też możliwość opracowania wyników. Wszelkiego rodzaju krzywe same się ukazują na dole i opisują nam to, co ja w pocie czoła robiłem. Jestem zdumiony, bo okazuje się, że potwierdzamy, tym pierwszym doświadczeniem potwierdziliśmy to, co ja w zasadzie w ten prymitywny sposób sprzed 30 lat opisałem. Będziemy to kontynuować. Jeżeli Państwa to zaciekawi, to zapraszamy już teraz, bo warto wiedzieć, że są metody, które wykorzystują nasze możliwości samoregulacji, samonaprawy, reparacji, samozdrowienia. Akupunktura się do tego właśnie odwołuje, a żyjemy w takim świecie, gdzie przekonują nas swoimi pieniędzmi wytwórcy różnych cudownych związków chemicznych, że to działa. W aptekach można kupić wyroby przemysłu farmaceutycznego, ale zdrowia tam się nie kupi. Tutaj natomiast możemy liczyć na wyzdrowienie. W tle widzimy rzecz nieprzypadkową, dlatego że znajdujemy się w miejscowości Biecz. To jest taka wieś, w której ja jako lekarz mam filię swojej praktyki lekarza rodzinnego. Jest to ciekawe miejsce. W tle widzimy właśnie ruinę siedliska ostatnich właścicieli. Natomiast sama wieś ma pierwsze wzmianki o niej, pochodzą z XI wieku. I co można powiedzieć ciekawego, to była tutaj świetna szkoła katów. Czyli katów? Katów katujących? Katów katujących i bardzo profesjonalnie to robiących. No, takie nawiązanie do medycyny. Krew się lała strasznie, no, ale nam to nie straszne.